I witam w drugiej odsłonie Concorda w open source'owym symulatorze Flight Gear. W ostatnim odcinku tutaj pokazaliśmy sobie dokładnie kokpit. Omówiłem tutaj większość najważniejszych przycisków, lampeczek. A dzisiaj no niestety jeszcze sobie też nie polecimy. A to dlatego, że bardzo mnie tutaj intrygowało, jak ustawić ten samolot w trybie Cold and Dark, tak? Czyli żeby był całkowicie wygaszony. No bo tutaj jak widzimy, on zawsze uruchamia nam się w trybie już gotowy do startu. Ma wszystkie cztery silniki uruchomione. W zasadzie wystarczy włączyć światła i możemy lecieć. Ja tu jeszcze sobie włączę światła kokpitu, żeby było coś widać. Tak, jeszcze możemy sobie dać zapiąć pasy i jesteśmy w sumie gotowi niemalże do lotu. No jeszcze opuścić nos. Tak, ale w zasadzie wszystko jest uruchomione. No i to może być niefajne, jeżeli chcielibyśmy tutaj sobie sami uruchamiać ten samolot. Dlatego tutaj jest pewna opcja, która nam to częściowo umożliwi. Musimy tutaj pójść sobie w procedury. No i mamy pewne okienko, gdzie mamy po kolei pokazane pewne procedury z przyciskami. Teraz te przyciski, jak widzicie, nic nie robią, nic nie działają. Jest taka procedura, która tu się nazywa stopover. Stopover, czyli takie tak przerwa w podróży, międzylądowanie, coś w tym stylu. Czyli to w pewnym stopniu wyłącza nam samolot. Nie do końca niestety, ale też jak widzimy to nie działa. Dlaczego? Bo tutaj musimy najpierw wejść w settings i wybrać sobie opcję kopilota i inżyniera. Czyli tutaj panowie wirtualni piloci będą teraz za nas wykonywali pewne czynności. Tu już widzimy, że tutaj coś inżynier klikał. No i teraz tak, możemy sobie dać stopover. I widzimy, że wykonuje się procedura stopover. Tutaj widzimy, które elementy i co klika dany pilot. Czyli nasz pierwszy oficer, co robi inżynier. Teraz na przykład inżynier wyłącza zawory wysokiego ciśnienia. No i widzimy, że wyłączane są silniki. Tak, no i mamy, że wyłączenie, także stop over checklist jest completed, czyli że jest już wykonane. No ale jak widzimy, tutaj nie do końca zostało wszystko wyłączone, tak, bo widzimy, że jeszcze baterie działają, tak, bo tutaj mamy elektronikę zapodaną, więc trzeba by jeszcze wszystko to sobie powyłączać, wyłączać też światła. No właśnie, tu widzimy też, że chyba światła tak, też nie zostały wyłączone, kolizyjne, nawigacyjne. Tu mamy auto throttle, jeszcze możemy wyłączyć. No i teraz w panelu inżyniera. Tutaj też, jeżeli chcemy całkowicie zgasić samolot, to jeszcze tutaj zawory air bleed, czyli pobierania powietrza z silników, możemy wyłączyć. Możemy też włączyć hydraulikę, jeśli chcemy, chociaż to też troszkę może nie mieć sensu, bo zaraz będziemy to włączać. Mamy też generatory silników, możemy je też wyłączyć. I w końcu możemy wyłączyć baterię. Tu mamy przełączniki do baterii, klikamy środkowym czy też trzecim przyciskiem myszy. I dopiero teraz cały samolot jest pogaszony. Tak, czyli dopiero teraz mamy prawdziwe, że tak powiem, cold and dark. No niestety nie działa to do końca tak, że mamy to z automatu, ale przynajmniej częściowo mamy to z automatu dzięki właśnie tutaj wybraniu sobie pomocy wirtualnych pilotów i kliknięciu tej opcji stopover. Jeżeli chcemy, możemy też sobie ustawić, żeby ten stopover włączał nam się automatycznie i domyślnie jest tu taka opcja w settingsach. Tu mamy coś takiego jak starts from i właśnie domyślnie mamy, że z takeoff, czyli jesteśmy od razu uruchomieni do takeoff, do startu. Możemy też sobie wskazać, że tak uruchomienie ma być do taxi albo właśnie do stopover, czyli do tego stanu, który mamy teraz. I jeszcze musielibyśmy sobie zaznaczyć ten checkbox, tak, czyli aktywuj ten stan przy uruchomieniu symulatora. Ale niestety to nie działa do końca, to znaczy nie zapisuje nam się stan wyboru tej pozycji startowej. Mimo, że ja wybrałem stopover, zaznaczyłem sobie checkboxa, damy teraz przód back, damy jeszcze raz settings
No i już mi wraca na takeoff, tak? Czyli w ogóle nie pamięta mi tej pozycji. Pamięta tylko ten checkbox, że aktywuj na starcie. Ale jeżeli chcemy, jest sposób, żeby sobie naprawić pamiętanie tego stanu, żeby pamiętał na przykład stan stopover. Ale to sobie wyłączmy symulator teraz. I teraz otwieramy sobie nasz eksplorator pliku. Ja jestem na Linuxie, ale też pokażę, jak to zrobić na Windowsie, bo po prostu musimy otworzyć teraz plik tam, gdzie sobie Concord zapisuje swoje ustawienia. I tak, na Linuxie dajemy Ctrl-H, żeby pokazać najpierw ukryte pliki i katalogi. Tu mamy ukryty katalog FGFS. I dalej idziemy w Aircraft Data i tu mamy pliczek Concord XML. I ten pliczek musimy sobie edytować. A na Windowsie idziemy sobie oczywiście na przykład na dysk C przeważnie, dalej mamy users, nazwę twojego użytkownika, updata roaming flightgear.org i tutaj też mamy katalog aircraft data i też jest pliczek Concord XML. Oczywiście ten plik się stworzy dopiero jak uruchomimy tego Concorda chociaż jeden raz. I teraz jak sobie edytujemy ten plik, tak, jest to pliczek XML, tutaj musimy odnaleźć taga, który się nazywa presets, czyli te właśnie pozycja startowa, w jakiej będziemy się uruchamiać. I to domyślnie ma wartość 0, a wartość 0 oznacza właśnie takeoff. Możemy to sobie zmienić i na przykład ustawić sobie jedyneczkę, to jest wtedy taxi. Czyli tutaj będziemy mieli preset od razu taki, że uruchomi nam samolot do kołowania. A dwójeczka oznacza właśnie stopover, czyli tutaj będziemy z silnikiem zgaszonym. No i też upewniamy się, że nasz startup jest na true, tak? Czyli uruchom taką konfigurację na dzień dobry po uruchomieniu z symulatora. No i zapisujemy sobie taki nasz pliczek i uruchommy jeszcze raz FlightGeara. Jesteśmy w symulatorze i widzimy, że tutaj w rogu pokazuje nam się informacja, co robią nasi wirtualni piloci. Widzimy, że robią właśnie stopover holding i jakie tutaj klikają sobie przełączniki. No i widzimy, że właśnie silniki są gaszone. Niestety jest taki minus, że i tak startujemy z uruchomionymi silnikami. Teraz musimy poczekać, aż oni to wszystko powyłączają. Plus jest tylko taki, że robią to automatycznie, dzieje się to automatycznie, nie trzeba teraz wchodzić tutaj w procedury i klikać jeszcze tutaj checkboxów copilot i inżynier i jeszcze dopiero wtedy klikać stopover. Tak, także tutaj mamy to częściowo zautomatyzowane teraz. No niestety był mankament z tą opcją. Teraz widzimy, że jest stopover, tak? Czyli jest to wczytane z pliku konfiguracyjnego prawidłowo i no ta opcja nie jest zapisywana przy właśnie wychodzeniu z symulatora, ale tak, edytując ten plik ręcznie, sobie to naprawiliśmy. No i teraz jeszcze możemy sobie wyłączyć ten samolot całkowicie jeszcze raz i zobaczymy sobie, jak go uruchomić, ale już ręcznie. Czyli powyłączajmy sobie wszystko jeszcze raz. Zobaczmy hydraulikę. Generatory silników. Włączmy baterię. Tu jeszcze możemy z panelu pamiętać, jak światła nie zostały wyłączone. Autofrotel nie został wyłączony. To jest wyłączone. No i można powiedzieć, że tak, jesteśmy teraz cold and dark i zobaczmy sobie, jak taki samolot uruchomić, z tym, że tutaj jeszcze pamiętajmy, żeby, jeżeli chcemy już sami operować całym samolotem bez wspomagaczy z komputera, to pamiętajmy, że tutaj w settings on ciągle tak z automatu nam te checkboxy zaznacza, pierwszego oficera jak i inżyniera i najlepiej je sobie odznaczyć, jeżeli oczywiście nie chcemy tych wspomagaczy. Tutaj na przykład, jeżeli będziemy mieli zaznaczonego inżyniera, to co ciekawe, on będzie nam automatycznie pilnował Center of Gravity, czy, tak, czyli będzie, jak już wiemy z pierwszego odcinka, tam trzeba sterować tym środkiem ciężkości samolotu poprzez przelewanie paliwa, a mając zaznaczoną tą opcję, będzie to robił za nas inżynier automatycznie, więc nie będziemy musieli się tym przejmować. Ale ja tutaj wyłączę te wszystkie wspomagania i uruchomimy teraz samolot całkowicie samodzielnie.
Więc pierwsza rzecz to pójdźmy sobie tutaj na widok stewarda. Tak, on tu ma ground service. Włączamy sobie na on, bo będziemy sobie włączać tutaj zewnętrzne zasilanie, jak i powietrze pod ciśnieniem. Tutaj weźmy sobie, zobaczmy panel inżyniera. Tutaj na panelu inżyniera mamy lampkę i przełącznik Grand Power Available. W tej chwili lampka się nie świeci, bo jeszcze nie mamy Grand Power włączonego. Tu idziemy w menu Concord i Ground. I włączamy sobie tak Ground Supply, czyli AirBreed. Możemy, ale tu już nie musimy też włączyć sobie klimatyzację i zewnętrzne zasilanie. Tu widzimy, że po włączeniu tego checkboxa zewnętrznego zasilania włącza nam się też lampka, zapala nam się lampka na żółto, tak? Jak to wyłączę, jest na biało. Włączamy, jest na żółto. No i Grand Power mamy wszystko włączone, więc teraz możemy włączyć zasilanie po prostu tym przełącznikiem z pozycji Trip na Close. I mamy teraz zasilanie samolotu z źródła zewnętrznego i mamy nasze cudowne alarmy. Teraz włączamy sobie baterię środkowe myszy. OK. Dwie baterie włączone. Możemy też włączyć generatory dla silników, tak żeby po włączeniu silników to one dostarczały nam prąd. I tu mamy przełączniki hydrauliki. Też sobie wszystko włączamy, żeby nam hydraulika działała. Możemy iść też na panel tutaj górny. Włączymy sobie światła kolizji, żeby była taka informacja, że sobie tutaj siedzimy, operujemy. Włączymy sobie też światło w kokpicie, będzie jaśniej. No i teraz włączymy sobie silniki. A może jeszcze zanim włączymy silniki, to tutaj jeszcze na panelu inżyniera włączymy sobie wyrównanie inercyjnych systemów. Tu mamy trzy przełączniki do tego. To jest jak Adiru w Airbusie, czyli nasze inercyjne systemy. I dajemy tutaj w pozycję Align. Mamy trzy takie systemy, więc mamy też i trzy przełączniki. Tutaj jest strefa taka klikania, lewa strona, prawa strona, żeby sobie to przełączać. I musimy teraz poczekać, aż się to wyrówna i jeżeli te inercyjne systemy się wyrównają, to zapali się zielona lampka przy nich, tak, ready nav, czyli gotowe do przełączenia w pozycję nav i dopiero wtedy przełączymy na nav. No i dobrze, będziemy uruchamiali silniki, więc upewnimy się, że mamy hamulec postojowy jest zaciągnięty, ciąg przepustnica w pozycji idle jest OK. Także, żeby uruchomić teraz silniki, tu mamy engine starting. Tak, mamy cztery przełączniki do uruchamiania silników i będziemy uruchamiali silniki najpierw trzeci, później drugi, później czwarty i pierwszy. I tak, o, już widzimy, że zapala nam się zielona lampka na inercyjnych systemach, ale dobrze, to do tego wrócimy. I procedura jest taka, że najpierw włączamy sobie tutaj, tak, startujemy silnik, na przykład startujemy najpierw trzeci. Będziemy obserwowali teraz na silniku trzecim wskazania obrotów turbiny N2 i tutaj w pozycji około 13% musimy włączyć wtedy zawór wysokiego ciśnienia dla silnika, którego uruchamiamy, czyli na przykład trzeci. Ale jeszcze jedna rzecz, zanim uruchomimy silniki, musimy włączyć crossbleed. W tej chwili, mimo że włączyliśmy sobie tutaj z zewnątrz airbleed, to musimy i tak włączyć zawory, żeby to powietrze tutaj do silników było dostarczane, bo to powietrze będzie nam rozkręcać turbiny silników. Jeżeli ja teraz nie mam włączonego crossbleed i będziemy chcieli sobie coś włączyć, ja to teraz klikam i widzimy, że to nie działa, tak? I to trochę niefajne, bo nie słychać klika i to wygląda, jakby te przyciski w ogóle nie działały, ale to jest efekt tego, że musimy najpierw włączyć sobie tutaj crossbleed. I włączmy sobie od razu do wszystkich silników. Widzimy, że wskazania teraz pokazują pewne ciśnienie tego powietrza, czyli ciśnienie powietrza, sprężone powietrze jest dostarczane teraz do silników, więc możemy startować. Najpierw silnik trzeci włączamy, teraz działa przełącznik i rozkręca nam się dwójeczka, jest około 13%, dajemy trzeci zawór wysokiego ciśnienia i silnik się odpala.
i trójeczka odpalona. To też oznacza, że mamy niebieską teraz hydraulikę. Teraz włączymy silnik drugi. Włączamy do dwójki. Tutaj patrzymy wskazania N2. Jest turbina rozkręcona. Wystarczająco dajemy wysokie ciśnienie i silnik drugi się rozkręca. I tu też widzimy, że wskazania ciśnienia dla hamulców nam tak poszły w górę, czyli poprzez to, że działa nam hydraulika żółta i zielona, działają nam teraz dopiero hamulce kół i tak, to też jest efekt tego, że mamy zaciągnięte hamulce postojowe. Także wszystko jest ok. No i teraz moglibyśmy uruchomić silniki 4 i 1. Moglibyśmy teraz też rozpocząć wypychanie, oczywiście, gdybyśmy już byli ze wszystkim innym gotowi i poczekać, na razie wstrzymać się z uruchamianiem tych silników, tak, żeby zaoszczędzić paliwo. Ale ja już uruchomię od razu czwóreczkę. Rozkręca się, jest około 10%. Włączamy dla czwórki wysokie ciśnienie i rozkręca się czwórka. Dobrze, włączmy teraz dla jedynki. Rozkręca się jedynka i wysokie ciśnienie dla jedynki włączone. I silnik numer 1 się rozkręca. Dobrze, silnik pierwszy uruchomiony. Teraz możemy sobie też włączyć tutaj inwertery. Inwerter niebieski i zielony. Dajemy on. Teraz musimy kliknąć jeszcze przyciski reset dla naszych powierzchni sterowych, tak żeby były zasilane tutaj ze swoich prawidłowych kanałów, tak zasilających tutaj w prąd nasze sterolotki, jak i ster kierunku. Więc klikamy reset, przełącza się tutaj na blue dla sterolotek zewnętrznych i środkowych. Tutaj wewnętrzne sterolotki już są na green, reset nie zmienia tej pozycji i radar ster kierunku jest na blue. Tutaj panel górny, możemy włączyć auto ignition, w sumie to możemy włączyć też przed startem, jak i auto throttle, nie musimy tak szybko od razu. Możemy dać pasażerom zapiąć pasy i nie palić. I teraz idźmy na panel tutaj inżyniera, możemy teraz włączyć sobie air blitz silników, a cross blitz możemy wyłączyć. Tak, bo teraz silniki nam generują, znaczy pracują, więc możemy pobierać powietrze z tych silników. Crossbeat jest niepotrzebny, bo każdy silnik tutaj niezależnie, znaczy to powietrze jest pobierane niezależnie aż z każdego silnika osobno. Nie musimy tego powietrza mieszać. I teraz tak, tutaj mamy generatory dla silników włączone, więc możemy wyłączyć teraz zasilanie zewnętrzne. I tak samo możemy teraz odłączyć tutaj opcję ground i wyłączyć zasilanie elektryczne. Lampka gaśnie, dobrze. I tutaj zapodywanie powietrza też możemy wyłączyć. Pójdźmy jeszcze tutaj do widoku stewarda. Ground services off. No i tak, tutaj oczywiście nasze inercyjne układy musimy dać w pozycję nav. Zanim ruszymy samolot, musimy przełączyć się w nav. Inaczej tutaj zepsujemy sobie naszą pozycję. Dobrze, jesteśmy z trzema w nav. Gaśnie lampka zielona, więc jest ok. Możemy sobie zobaczyć teraz nasze błędy, dać inhibit i recall. I widzimy, że jeszcze świeci się jedna lampka, jest to Air Data Systems. Więc tutaj jeszcze dwóch przełączników nie włączyliśmy. Odsunę sobie fotel, żeby to zobaczyć. Tak, tu mamy AirData Computer, włączamy pierwszy i drugi. I teraz jeszcze raz Inhibit, Recall. Wszystkie błędy znikły, więc można powiedzieć, że jest wszystko dobrze. Do kołowania możemy sobie włączyć światła kołowania.
Możemy jeszcze oczywiście opuścić nos do kołowania na piątkę. Idzie nos na piątkę. No i w sumie jesteśmy uruchomieni tak samodzielnie z całym samolotem. Możemy wypychać i kontynuować naszą podróż. Także zobaczyliśmy sobie, jak uruchomić ten samolot całkowicie z Cold and Dark. Oczywiście pamiętajmy też, że mamy też ułatwienia. Jeżeli nie potrafimy uruchomić sami samolotu, zawsze możemy też tutaj skorzystać z naszych wirtualnych pilotów. Możemy ich sobie włączyć i użyć tutaj konkretnej opcji. Tu mamy jeszcze stronę drugą. Tak, widzimy dalej after takeoff, procedury do wzbijania i tak dalej. Ja tego nie będę teraz włączał. O, wyszedłem całkiem, dajmy procedury. Tak, możemy teraz wyłączyć jeszcze raz wszystko i automatycznie wszystko będzie wyłączane. No nie wszystko, niestety taki mankament, że nie do końca wszystko, ale większość rzeczy będzie tutaj wyłączonych. Także to wszystko będzie w tym odcinku. Myślę, że w następnym już sobie wystartujemy. Ja będę starał się oczywiście wszystko robić samodzielnie, więc asysty sobie wyłączę. I gdzieś tutaj chyba teraz przerwałem im procedurę. A nie, już się zakończyła, dobra. Więc tutaj pamiętajmy, żeby to sobie wyłączyć, te checkboxy, jeżeli chcemy sami operować. No tyle dobrze, że jednak da się ten samolot uruchamiać samodzielnie. Troszkę musimy tutaj sobie pomóc w tym, czy też pomóc symulatorowi w tym. Ale dobrze, to będzie tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i do następnego razu.